W rolach głównych: Serce z kamienia, odcinek 7. W pozostałych rolach: Przeklęty drań. Pożałuję tego. Co się stało? Daj mi jakieś trujące ziele. Uspokój się. Zrobię ci herbatkę z kwiatu pomarańczy. Nie chcę herbaty. Daj mi trujące ziele. To boli. Chcę, żeby ten drań umarł. Co się stało? Alberto mnie okłamał. Mówił, że mnie kocha. I co potem? Kilka godzin temu widziałam, jak się całował z jakąś dziewczyną. Więc nie jest nic wart. Nie jestem twoją córką. Uspokój się. Daj mi ziele. Jak mi go nie dasz, zobaczysz, co znaczy mieć bliznę na szyi. Już dobrze. Odłóż tę butelkę. Przynieś truciznę. Taką, która nie zostawia śladów. Odłóż butelkę. Mam tu coś. Zaraz przyniosę. Ruszaj się, czarownico. Jak to możliwe, że nigdy cię nie spotkałam w domu? Rzadko tam bywam i nie wchodzę do ogrodu. Raz rozmawiałem z twoją siostrą. Z Aidą? Jest bardzo ładna. Śliczna i taka niewinna. Ma dopiero 18 lat. A ty jesteś niewinna? Już nie. Dlaczego? Co się stało? To nie twoja sprawa. Przepraszam. Nie wiem, dlaczego z tobą rozmawiam. Lepiej już idź. Muszę wracać do domu. A co powiesz na moje zaproszenie? Nie zdajesz sobie sprawy ze swojej sytuacji? Zrozum, jesteś synem kucharki. Gdzie mnie zaprosisz? Na piwo i frytki? Twoja mama zrobi mi lepsze. Nie jesteś znowu taka wspaniała, moja nadęta panno.
zabrała moją córkę. Odeszła z Antonią. To także moje dziecko. Jak mogła ją zabrać? Podobno nie cierpisz rancha. Czemu to mówisz? Pojechałaś na wycieczkę. Jazda konna przypomina mi czasy, kiedy byłam szczęśliwa i jeździłam z tatą po lesie. Jak było? Jestem zdenerwowana. Dlaczego? El Pinar miał kiedyś piękny drzewostan. A teraz nic z niego nie zostało. Niemożliwe. Muszę o tym porozmawiać z Efrainem. Pojechał do miasteczka. To miejsce wygląda jak pustynia. W takim razie zażądamy wyjaśnień. Mam nadzieję, że potrafi to wytłumaczyć. Nie zgadniesz, kogo spotkałam w El Pinar. Nie mam pojęcia. Syna Celi, kucharki. Naprawdę. To ten chłopak, którego spotkałyśmy na placu w miasteczku. Przystojniak. I co tu robi? Pracuje dla uniwersytetu. I co? Z czym? Jaki jest? To facet. Tyle wiem. I jako facet zasługuje na... Już wiem. Co ci jest? Przebiorę się. Tylko znów nie zaczynaj. Co zamierzasz? Moja teściowa nie chce powiedzieć, gdzie one są. Jestem zrozpaczony. Sam tego chciałeś. Nie przyszedłem tu po kazanie. Ktoś ci powinien powiedzieć prawdę. Wyrzekłeś się rodziny i córki w imię obsesji. To nie obsesja, to miłość. Ale ty nie rozumiesz tego słowa. Rozumiem. Jeśli to miłość, co zrobiłeś, żeby odzyskać Marisę? Milion razy próbowałem z nią porozmawiać. Czemu się ożeniłeś z Maru? Bo była w ciąży. Dziś już nikt się przez to nie żeni. Mogłeś się zająć dzieckiem. Wcale nie musiałeś się żenić. Zrobiłeś to z zemsty. Bo Marisa cię odtrąciła. Myślałem, że pokocham Maru i zapomnę o Marisie. Posłużyłeś się nią. A to dobra dziewczyna. To ona wywołała skandal w czasie mojego ślubu. I co? Nie wiem sam, co mówię. Wiem tylko, że Maru nie może mi odbierać dziecka. Nie ma do tego prawa. Co w domu? Nic nowego. Radzicie sobie? Tak, proszę się nie niepokoić. Połącz mnie z siostrą. Właśnie tu idzie. To panienka Marisa. Cześć, siostrzyczko. Jak się masz?
Tęsknię za tobą. Kiedy wracacie? Nie wiem. Muszę tu załatwić parę spraw. Ale co u ciebie? Opowiem ci, jak wrócisz. Mów, nie bądź taka. Wstydzę się. Dlaczego? Opowiadaj. Nie teraz. Nie bądź niedobra, mów. Chciałam ci powiedzieć, że się zakochałam. W kim? Nie znasz go. Ale jest najprzystojniejszy na świecie. Tacy są najgorsi. Wiem, ale... Carlos jest w porządku. Carlos? Carlos? Carlos, Carlos. Tylko nic nie mów ciotce. Nie powiem. Co to za Carlos? Nie znasz go. To syn naszej kucharki. Szaleje za nim. Dlaczego jeszcze jej nie ma? Spalę jej tę szopę. Co robisz? Wywołasz pożar. Chciałabym. Dlaczego jeszcze jej nie ma? Spalę jej tę szopę. Co robisz? Wywołasz pożar. Chciałabym. Długo ci zeszło. Szukałam ziela. Co to jest? Silna trucizna. Wcale nie. Ależ tak. Nie próbuj mnie nabrać. To koper, nie trucizna. Uspokój się. Daj mi truciznę, bo zginiesz. Sabina? Co ci jest? To serce. Nie jest już mocne jak kiedyś. Przepraszam, gdzie jest hotel Principe? Szukam hotelu Principe. Jestem tu po raz pierwszy. Dopiero przyjechałem, a w tym hotelu mam zamówiony pokój. To miało być gdzieś przy placu.